Możecie pochwalony Jezus. Czy śniadanie już zjedzone? Czy kawa już wypita? Nie. To też nie. Dobrze, moi drodzy, z tym pięknym właśnie już i uśmiechem i radością i ładną pogodą, no bo jak nie patrzeć, pięknie się widzę. Rozpocznijmy nasz dzień z Panem Bogiem, pozdrawiając Go w znaku krzyża, uwielbiając Go w naszym życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. No, z radością wielką przyjmujemy tu naszych kochanych pielgrzymów, pielgrzymki legnickiej, jak co roku zresztą nasza parafia Kostomłocka, czyli miejscowości w Zabociu. W Zabociu jest msza, dzisiaj jest poczęstunek, ale to są też mieszkańcy Kostomłotu, Wichrowa, Jękowic, cała nasza rodzina parafialna. Jak co roku, mówię, z wielką radością, z wielkim sercem przyjmujemy Was, nasi bracia i siostry kochane, bo podejmujcie ten wielki trud, którego my byśmy sami chyba może nie dźwignęli, a może nie mamy urlopu, może nie mamy też jakichś możliwości. Musimy zostać tutaj na miejscu, a Wy idziecie z tymi intencjami i naszymi również, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo Was kochamy za to, że niesiecie te intencje wszystkich ludzi, którzy Was spotkali. Dziękuję Wam za to. On mi smradasz dał o picie, to on mi daje ten postój. Jezus mi daje nowe życie, on co radość dał, opicie, to on mi daje ten postój. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Tuby i znaki w jedno miejsce, bardzo poproszę, i można tutaj o ten domek blaszany, może będzie najlepiej. Chwileczka, nie zatrzymujemy się, wchodzimy na boisko.
wróć, rzeczywiście już jest postój, jednak to już teraz, więc postój, 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 postój. Postój mają ci, których panem jest postój, 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 mają ci. Kuleczka, wchodzimy na boisko, nie zatrzymujemy się. Skąd ja mam ten entuzjazm? Hora! Ja mi daje nowe życie, on co rady dał obficie, to on mi daje ten entuzjazm. Jezus mi daje nowe życie, on co rady dał obficie, to on mi daje ten entuzjazm. Nie zatrzymujemy się, idziemy na boisko. Idziemy, idziemy, wchodzimy. Zapraszamy na boisko, nie zatrzymujemy się. Jak widzicie, mężczyzna przy mikrofonach coś osiągnął. Tak. Także dziękuję bardzo, że byście zaproszeni na którymś etapie do tej pomocy i znali się mogli śpiewem, to jak najbardziej. Zapraszamy na płytę boiska, nie zatrzymujemy się. Trójeczka, proszę wchodzić na płytę boiska, nie zatrzymujemy się. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja. Pokłońmy się przed Nim, On naszym Panem jest. Postój, 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 postój. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Postój, 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 postój. La 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 la, la 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 la. La 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 la.
wszyscy cię szukają. Ja bym takie robił, potem te głupie filmiki lądują mu na profilu. Kilka słów do kamery. Czy pan co powie? Czekaj, trzeba. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalmy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, obrońcy ufający w Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. I teraz, co mam zrobić w tej konkretnej sytuacji? Jak mam postąpić? Myślę, zastanawiam się, a potem podejmuję decyzję i coś robię. I ten czas myślenia to jest właśnie ta samotność myśli. Co mam zrobić? Jak mam postąpić? Co mam wybrać? Często podaję taki przykład, bo uczestniczyłem w takich warsztatach, nie? I tam przykład przedstawiono taki. Znajduję portfel z dużą ilością pieniędzy. W portfelu jest dowód. Czyli wiem, czy jest portfel, bo się okazuje, że to portfel mojego sąsiada. To jest ten bodziec. Teraz co robię? Oddaję portfel? Czy biorę dla siebie? Jak mam postąpić? Jaka będzie moja reakcja? Czy mam zasadę nie moje, nie ruszam? Czy mam zasadę znalezione, nie kradzione? Albo jeszcze powiem, jak oddam znaleźnego 10% dla mnie. Co mam zrobić? Jak mam postąpić? To jest ten czas myślenia. Samotność myśli.
tutaj taka moja podpowiedź, że warto się zastanawiać w tym swoim myśleniu, gdy się zastanawiam, co mam zrobić, na kim jestem skupiony, na sobie czy na drugim człowieku, na sobie znalezione, niekradzione, czy na drugim, nie moje, nie ruszam, albo znalazłem, to oddam. Czy tak jak Pan Jezus zauważył, że ludzie są głodni, ich nakarmił, za to nic nie chciał, nie szukał władzy, pieniędzy, bogactwa? Czy tak jak dzisiaj wiele firm próbuje uzależnić od siebie ludzi, zaspokajając ich potrzeby? Co dla mnie jest ważne? Na kim jestem skupiony? Na sobie? Na drugim człowieku? Jaka zasada mi w życiu przyświeca? Zachęcam, żeby się nad tym dzisiaj w tych samotności myśli zastanowić. Co dla mnie jest ważne? Drugi człowiek czy ja? Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Nad Chrystem swoim złącz Kościele, o pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które